Spędzam dużo czasu, większość mojego czasu, za granicą. Pracuję akademicko na uczelniach poza Polską. Jednym z wielkich tematów, jakimi współczesne nauki prawnicze i polityczne zajmują się, to jest zmierzch demokracji i podważanie zasad demokratycznych przez władzę populistyczną. Z wielkim smutkiem dostrzegam, że Polska jest jednym z przykładów podawanych w tych badaniach. Polska, Węgry, Turcja, Filipiny, Rosja. Niestety znaleźliśmy się w gronie państw, które są przytaczane jako ilustracja upadku demokracji. Dlaczego tak jest? Przecież w Polsce władza doszła, została wybrana w wyborach wolnych i demokratycznych. Ale przecież to nie wystarcza dla demokracji. Dla demokracji niezbędne jest to, ażeby w parlamencie była prawdziwa deliberacja, aby opozycja miała swoje prawa, aby był zachowany trójpodział władzy i przede wszystkim, aby były niezależne sądy. Te wszystkie instytucje, które zapewniają, że następne wybory również będą wolne i demokratyczne. Niestety, gdy przyjrzeć się wydarzeniom w Polsce po dojściu PiS-u do władzy w roku 2015, pod wszystkimi tymi względami nastąpił bardzo poważny regres. Natomiast świat zewnętrzny interesuje się tym, co się w Polsce dzieje i wszelkie przejawy oporu społecznego, czy to jest opór ze strony sędziów, czy szerzej rozumianych prawników, czy opinii publicznej, organizacji kobiecych, organizacji ochrony środowiska i tak dalej, jest dostrzegany i doceniany. I dlatego trzeba pamiętać, że kluczową sprawą dla zachowania demokracji w Polsce jest nie tylko to, by następne wybory były uczciwe i sprawiedliwe. Może tak będzie, może nie. Chodzi również o to, ażeby były zachowane wszystkie te warunki strukturalne, które wymieniłem, w szczególności trójpodział władzy i niezależność władzy sądowniczej, by można było mówić o zachowaniu w Polsce prawdziwej demokracji.